Cześć, cześć, Auryczny Tarot. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zamiast aury następnego tygodnia, czy też dwóch następnych tygodni, wiadomość dla Was. Wiadomość dla Was z kosmosu, wiadomość dla Was od opiekunów duchowych. A więc na co być może powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu lub czemu się poświęcić, bądź też zauważyć coś wokół siebie, co mogłoby wpłynąć na przykład na podwyższenie Waszych wibracji, energii, Waszej wytrwałości lub tego wszystkiego, co wymaga odpowiedniego dla Was wzmocnienia, odpowiedniego wsparcia. Czas, słuchajcie, dosyć mocny, czas również pewnych transformacji, tego wszystkiego, co wprowadzać może jakąś wielką niewiadomą, szukanie odpowiedzi tu czy tam. Zwróćcie uwagę, czego słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co do siebie przyswajacie, czemu pozwalacie do siebie dotrzeć, no w jakiś sposób zasiewając w sobie pewne ziarno, czy obfitości, czy właśnie deficytu. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj tylko takim, słuchajcie, wstępem chcę się z Wami skomunikować w tej sprawie, bo każdy ma swoją wolną wolę. Natomiast pamiętajcie, żeby dążyć do tego, co lepsze, słuchać, otaczać się także tymi wpływami, które budują w Was nadzieję, czy też budują w Was poczucie bezpieczeństwa, tego przede wszystkim emocjonalnego. Mam nadzieję, że za tydzień, najpóźniej za dwa, chcę wprowadzić, słuchajcie, nowe czytanie tygodniowe czy też dwutygodniowe, oparte również o, no właśnie, taki przekaz energetyczny tego, co będzie czy też mogłoby Wam pomóc jeszcze bardziej poza samym standardowym odczytem z kart Tarota, tych prognozujących te przyszłe energie. Ten akcent pozostanie bez zmian i on niestety bywa bardziej taki przyziemny, często no, nie mam tutaj wpływu na to, czy są to lepsze lub gorsze informacje dla Was, natomiast jest to przekaz prognozujący. On ma taką rolę, on w takiej roli się musi odnaleźć. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali, może za tydzień spotkamy się w tej nowej odsłonie, najdalej za dwa tygodnie. Ale również tego typu czytania jak dzisiaj też się będą pojawiać co jakiś czas, aby Was wzmacniać, aby przekazywać Wam w większym lub mniejszym ogóle to, co usłyszeć być może powinniście w innej formie niż ta tarotowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że będziecie chętni, aby tu zaglądać. Dajcie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, moim aurycznym szczególnie, tym, którzy są na stałe, tym, którzy tutaj wnoszą także pozytywną energię. Nowych widzów zapraszam serdecznie do przyłączenia się do nas za pomocą subskrypcji. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie, to nic nie kosztuje, nic nie boli. Natomiast dla mnie jest to bardzo miły sygnał, że potrzebujecie tych energii, że potrzebujecie tego kanału, że jest on Wam pomocny. Tymczasem nie zwlekając przechodzimy do energii Waszych na ten tydzień, a więc 9-15 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć również wibracje, które Wam astrologicznie towarzyszą, które też współgrają z tą główną energią zodiakalną, bo tam może też będą jakieś ukryte wiadomości dla Was. Natomiast pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Jakimi one by nie były, są czytaniami ogólnymi, a więc kierowanymi do Was wszystkich. A więc zobaczmy, jaką wiadomość dzisiaj będą chciały Wam przekazać anioły i jednorożce, co będzie dla Was ważne na ten tydzień, 9-15 listopada. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym poszczególnym energiom. Hej! I zobaczmy, drogie byki, co dla Was na czas od 9 do 15 listopada. Jaka wiadomość dla Was od aniołów i jednorożców. Byki. Jaka wiadomość dla byków na ten czas, 9-15 listopada? Co najbardziej byki powinny wiedzieć w tym tygodniu? O czym? Co powinnyście wzmacniać? A więc, drogie byki, ten tydzień dla Was może być hojny na przykład w zdarzenia czy wydarzenia, które będą wpływały na Waszą mądrość. I odwrotnie, Wasza mądrość może także być darem, na przykład, czy wzmocnieniem dla tych okoliczności, które będą wokół Was. A więc hojność, jak mówi karta, to wielka zaleta duchowa. Oznacza radość z pomyślności innych, nawet gdy Ty sam nie masz czego świętować. To stan umysłu, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. Wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny i oznacza, że jesteś już gotowy, by aspirować do tej szlachetnej cechy.
Anielska mądrość zachęca Cię, byś ofiarował siebie samego swobodnie, otwarcie i z miłością. Za hojność czeka Cię wielka nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do Ciebie po wielokroć. Afirmacja dla Was: moje serce jest hojne. I mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądrość pochodzi od Boga. Słuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Krocz ścieżką życia niczym mędrzec, a wszyscy będą Cię szanować i cenić. Wsłuchuję się w swoją mądrość. To jest afirmacja dla Was. To jest ta bezinteresowna pomoc, także pamiętajcie. A więc wszystko, co płynie z naszego serducha, tak naprawdę, tak w 100%, jest odbierane przez otoczenie szczerze, bo czujemy siebie nawzajem. To także znak, żebyście sami dla siebie byli hojni w to, co dla Was dobre, to co Wam pomocne, co buduje w Was tę mądrość, co wzmacnia również poczucie, że macie ją w sobie. Dlatego ten tydzień może będzie chciał Was zachęcić nie tylko do szczerości i otwartości serca na niekiedy trudne, słuchajcie, sytuacje czy relacje, ale również jest to znak, że Wasza mądrość, ta wewnętrzna, ta boska, będzie być może potrzebna w tym tygodniu, abyście się odnaleźli, abyście sobie poradzili z tym, co będzie do Was napływać. Zobaczmy, jakie przesłanie jeszcze od jednorożców, a więc co jeszcze jednorożce będą chciały Wam powiedzieć lub na co będą chciały zwrócić Waszą uwagę, drogie byki. A więc wiadomość dla byków na tydzień od 9 do 15 listopada. Byk. Wycisz się, bowiem wszelkie odpowiedzi znajdziesz w ciszy. A więc ten czas to jest, słuchajcie, również może jakaś pauza dla niektórych. Być może potrzebujecie ciszy w tym tygodniu, aby, no właśnie, wsłuchać się w swoją mądrość, aby również, słuchajcie, nastawić swoje serce na to, co właśnie pozytywne, co dając, przyciąga dokładnie to samo. Pokazała Wam się również perspektywa, więc spójrz na swoją sytuację z wyższej perspektywy. Zobaczcie, tu jest to pięknie pokazane. Zerknijcie. To, co ziemskie, trudne, przyziemne niekiedy, bo przecież wszystkie problemy są mocno przyziemne, egzystencjalne, takie właśnie chętne, aby te negatywne emocje w nas wywoływać. Tam na górze wygląda to zupełnie inaczej. I tak samo wygląda czasami w życiu, w perspektywie czasu na przykład. A więc być może ten tydzień będzie chciał powiedzieć, dzisiejsza Twoja hojność, czy Twoja szczerość, uczciwość serca w połączeniu z mądrością, albo budująca tą mądrość, okaże się dopiero za jakiś czas. Dojrzysz pewne aspekty dopiero później, dopiero z pewnego dystansu. Być może jest to również sugestia, abyście już dzisiaj wykazali się pewną dojrzałością poprzez mądrość i spróbowali dostrzec te konsekwencje lub spróbowali dostrzec ten aspekt, jakby będąc już tam, a odnosząc się do tego, co dzisiaj teraźniejsze, a już jutro będzie przeszłe. A więc taka informacja dla Was, drogie byki. Zwróćcie na to uwagę, zwróćcie uwagę na te sygnały, na to, co niekiedy wymaga oddalenia, co być może jest tą ciszą, co być może jest również prawdziwym Waszym odczuwaniem, szczerością, otwartością, gotowością niekiedy Waszego serca. To także sygnał, znak do tego, że ten tydzień może będzie trochę cichy, trochę gdzieś uśpiony lub taki właśnie wyciszający lub potrzeba będzie tego wyciszenia emocji, wyciszenia czegoś, co gdzieś tutaj kieruje Was na niższe wibracje. Zwróćcie na to uwagę, dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!